Poprosiliśmy więc naszego rozmówcę, by opowiedział nam, skąd pochodzą jego gołębie. Jak wcześniej wspominałem, że sprowadziłem gołębie od Jeffa Wingela po tym słynnym Holendrze tutaj, 210-54-73-99 rok. Ta samiczka, tu właśnie on bezpośrednio pochodzi, od niego tu jest, o tu, po tym słynnym 473-90 rok de Holender i po słynnej kuli. To była pierwsza, piąta, siódma, dziesiąta, jedenasta, osiemnasta, 409 i pierwsza. I ta samiczka wydaje wspaniałe potomstwo. Do niej sprowadziłem 2002 roku, też od Jeffa Winkela, to są Janseny 100%. I tu jest ten gołąb Holender, mamy go tutaj, 473-90 rok i będę miał na pokrewieństwo. Pomimo, że ta samiczka dawała bardzo dobre potomstwo z innymi samcami, ale chcę spróbować na pokrewieństwo. Do niego jest podobny, jak żeśmy wcześniej pokazywali, ten 2002 roku o numerze 218-65-95, 2002 rok. Taki sam identyczny jak pradziadek, bo ona jest bezpośrednio po nim. Jak żeśmy wspominali, też mamy tu gołąbka od Rogera Wereckę, ten 30-120-99 rok. O. Po tym słynnym jego, tu jest ten Roger Wereckę w katalogu Olimpiku i tu jest gołąb Felix w tych rodowodach, tu Felix, proszę. Był pierwszy w narodowym locie z 78 roku. Był pierwsze miejsce w narodowym locie Belgii i tu Felix co prawda jest daleko, tu jest dopiero Felix, ale potomstwo bardzo dobre podaje. Następny gołąbek, co belgijska prasa o tym pisała o gołąbku, to jest od Ransa Alexa. Mistrzostwo, jak zdobywał pierwszy nacjonal w 95, 85, 97, proszę. Same mistrze, pierwsze. I tu mamy, belgijska prasa o nim pisała. Proszę, tu mamy gazetę Alex. France. I tu są wszystkie w tych rodowodach, tu mam tutaj popodkreślane te czempiony, jego najlepsze. Trzeba przyznać, pochodzenie ptaków jest imponujące. Prosimy teraz mistrza o zaprezentowanie nam tych gołąbków z bliska. Prezentację swoich wspaniałych ptaków nasz rozmówca rozpoczyna od gołębia sprowadzonego od Rogera Wereckę. Jest on potomkiem bardzo sławnego ptaka o imieniu Felix. W gołębniku pana Leszka Pielesiaka jest on prawdziwym skarbem, bowiem jest on bardzo dobry w rozpłodzie. Niezależnie od tego, z jaką samiczką jest złączony, daje bardzo dobre potomstwo. Piękny samczyk o idealnej budowie. Kolejnym ptakiem jest samiczka sprowadzona od Jeffa Winkela. Pochodzi ona w bezpośrednim pokrewieństwie od gołębi szczepu Janssen. Na tym gołębniku dała ona już wielu wspaniałych lotników, co potwierdza jej świetne właściwości rozpłodowe. Prezentowany gołąb to również oryginalny Winkel, sprowadzony specjalnie dla wcześniej prezentowanej samiczki. On również pochodzi z linii sławnego Holendra, a tym samym ze szczepu Janssen. Sparowany z samiczką również tej linii powinien dać bardzo dobre młode. Bardzo sobie cenię u gołębi te kraty. To są bardzo dobra wygoda, to jest dla hodowcy. Gołębie są zdrowe, bo wiadomo, nóżki mają czyste. I co mnie ciekawe, że można zauważyć, że siadawki są po drugiej stronie. To jest bardzo ważne u wdowców. Wdowiec ma swoją półkę, tu przypuśćmy, a tutaj 2-3 intruzy roczne u mnie zawsze są. I ten gołąb zawsze się boi, że w każdej chwili ten może objąć tą półkę. I to jest bardzo też ciekawe. No, mogę podpowiedzieć to, bo co nie powinienem, ale mogę powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Niektórzy hodowcy wiedzą, wiadomo, o takich sprawach. To jest bardzo ważne, żeby 2-3 intruzy były w danym gołębniku, że ten gołąb ma siedzieć i pilnować swojego miejsca. A tak on jest pewny, że tu nic mu się nie stanie, nikt nie obejmie tego miejsca i on z lotu przychodzi troszeczkę później. Tak to zawsze pędzi do tego gołębnika, czy
ten indus tam już nie opanował jego miejsca, jego terytorium. Tu mamy w tym korytarzu zawsze wdowy, samiczki sobie siedzą. Tu są opuszczane rolety. Przyciemniać można też. Czasami samczyk się nauczył i na okno osiadał.